Kolejne decyzje w sprawie gospodarki odpadami przyjęli dziś suwalscy radni. Podczas sesji ustalili m.in. zasady częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty. To takie typowo techniczne spotkanie, wyjaśnia Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Podjęte decyzje pozwolą miastu rozpocząć kampanię informacyjną, w której ratusz poinformuje mieszkańców o nowych zasadach odbioru śmieci. Dzisiejsza sesja daje nam to, że otwarta jest droga do prowadzenia szerokiej takiej kampanii informacyjnej. Jutro skierujemy te deklaracje, chociażby dzisiaj przyjęte, do drukarni i każdy właściciel nieruchomości, domku otrzyma od nas pakiet informacji, łącznie z tymi deklaracjami. Będzie mógł spokojnie przeczytać, jeżeli coś nie będzie jasne, zwróci się tutaj do nas. Będą podane numery telefonów, strona internetowa i tak dalej. No, to jest naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie. No i tutaj musimy zrobić wszystko, żeby dotrzeć z tą informacją do wszystkich mieszkańców, do wszystkich właśnie zarządców nieruchomości. Przypomnijmy, że nowe stawki za śmieci radni ustalili na początku marca. Przyjmowane zmiany to efekt swoistej rewolucji śmieciowej, która ma miejsce w całym kraju. Samorządy ustalają nowe zasady i stawki za wywóz śmieci, aby spełnić warunki tak zwanej nowej ustawy śmieciowej. Ustawa z kolei dostosowuje polskie prawo do unijnych wymogów w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami.